Witam dzisiaj was wszystkich. Dzisiaj pojedziemy sobie tym oto pojazdem. Jest to B1 Draco. Jest to TTK 9 poziomu. Znaczy powiedzmy, że jest to TTK 9 poziomu z możliwościami spotera. Za chwilę szybka, prawda, opowieść, co on to potrafi. Czyli lecimy obrażenia 384, penetracja 348, obrażenia na minutę 12500. Czas przeładowania 13,3 magazynka, tu jest 12 pocisków, w nim szybkoszczelność 75 pocisków, sprawie 76, punkty życia 2000, kadłub papier, nie czytam, bo to nie ma sensu, maksymalna prędkość 104, od 0 do 30 w 3 sekundy, obrót kadłuba 51 stopni, współczynnik kamuflażu 0,3, zasięg widzenia 465 metrów, czyli bardzo dobry, depresja armaty -6, -6, celność 0,04, czas celowania 1,7, obrót wieży 53. Jest to bardzo fajny magazynek, tylko jakby to powiedzieć, na 10 tierach już ta penetracja niestety jest kuleje i to straszliwie. Także za chwilę jakieś bitwy spróbujemy zagrać i zobaczymy, co to nam się uda, więc zapraszam na pole walki. No, także witam was, jesteśmy już w bitewce, pojedziemy sobie tutaj, prawda, Draco. Poszczelamy z tego super działka, które tak naprawdę nie jest takie super. Mamy 10, 9, 8. Mam nadzieję, że coś nam tu pomoże. Armata kontra armata, Draco kontra Draco, kraby kontra kraby, M8 kontra M8. Niezłe losowanie wam powiem. Także za chwileczkę zobaczymy, o co tu kaman. Jak ciekawie wyskakuje ten tunelport. Ciebie, dobra, przeładujemy się. Teraz jest spokój. O kurde, jak coś tam dostało. Nie wiem, czy my się damy w ogóle wbić na te coś. Hajeczki się przeładujemy, zobaczymy, co tu im popsujemy. Nic im nie popsujemy. Także pojedziemy teraz tam. Próbujemy coś ze środka zrobić, ale to też będzie ciężkie. No, nasi zaczynają ginąć, to niedobrze. Czy my może tutaj coś poszczelamy? O kurde, nie! Kurde! Zyza mam. Dziwnie te pociski latają.
Kurde, powinien mieć wszystko w zasięgu. I ten mi też zgasł. O, tak, 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 tak. Identyfikuj cel. Poburzę sobie ten domek może. Tutaj go gdzieś widzę. No, ładuj, teraz to działa. No i widzicie, tak to właśnie wygląda. Tutaj trzeba po prostu czaić damage. Ten stoi przodem, to mu nic nie zrobimy, ale tu jest Draco. Któremu już zrobimy dużo. Tak to właśnie wygląda w tych Oj. Chyba go wyrwało z trampeczek. No i to jest właśnie takie granie tym pojazdem. Najlepiej dziś z daleka. Szybnie podświetlili, papierowy, wiecie, widzicie, dość dobry zasięg w spotu. Pociski dziwnie śpiesznie latają, dużo opóźnienia, znaczy opóźnienia długo lecą, pomimo tego, że mają niby 1200 metrów. Ale potrafi zrobić sieczkę. Także mamy końcowe wyniki, dostaliśmy złoty medal i złotą skrzynkę. Takie wyniki nam mi wyszły, także nie jest źle. Także teraz zapraszam was za chwilkę do następną bitwę i jeszcze spróbujemy coś powalczyć z tym potworkiem. No, także jesteśmy w ostatniej bitewce. Ten skręt. Mam dla was dobrą wiadomość. AMX RCR pojawi się w sklepie z 0.17 patchem. Także to jest bardzo fajna sprawa, wam powiem. Cena jego tam jest 9000 golda, jakby ktoś nie wiedział. Także polecam oczyć sobie zęby, bo on jest naprawdę bardzo dobry pojazdem. Okazało się, że jednak RCR będzie w drzewku, tylko że malowanie, to co było w evencie, będzie po prostu unikalne.
Zobaczymy, jak to się rozegra tutaj. Tak, wiecie tu dalej, na pewno ci to pomoże. Czy tam będzie podjechać? Na pewno czy to tam będzie podjechać? Po co ten A7 tam, 2A7 tam zjechał? Kurde, Arieta to stoi. Tego to jeszcze nie grali. No to nic, zbijemy się w miasto, spróbujemy coś tam, nie wiem, porobić. No za wiele do tej bitwy to my nie narobimy. Ten stoi i nie wiem, na co on czeka. Damage. Grubo chłopaki poszli. Ale śmieszna bitwa. Nie do wiary po prostu, nie do wiary. Widzicie, nie naszelaliśmy się za bardzo, ale na pewno najeździliśmy się. Znaczy działko kuleje, no. Wszystko MBT to jest po prostu tak specyficzne, że to jest aż straszne. Że nie można go czasami z boku przebić, tylko naprawdę całkowicie od tyłu. No ale ten pojazd pójdzie pod nóż, bo już zapowiedzieli, że będą coś z nim kombinować, także będzie na pewno coś zrobione. No bo jednak się źle tym jeździ. Znaczy bardzo niewygodnie. Także za chwilę wracamy w następnej. No, także jesteśmy. Co by tutaj zrobić tym pojazdem? Nic! Tak naprawdę to nic tu nie możemy zrobić. Albo jeszcze mniej. Totalnie nic.
Nie wiem, gdzieś straszliwie muszę zakampić. Po prostu czekać. Czekać i kombinować, jak tu gościa trafić, ażeby on mnie nie zobaczył w ogóle. Coś pokombinujemy, no nie wiem. To na pewno będzie ostatnia bitwa na tym filmie. Co by tu wykombinować? Klika ktoś na ten most, jakby go normalnie, nie wiem. O, Thunderbolcik. Armatki. No to stąd pojedziemy teraz tam. Trochę za... Na pewno na daleką, daleką odległość będziemy grać. Nie wiem, co mi świeci. To znajdą przy armaty. Aha, wszystkie nasze bramsy zginęły tam. No to super. Jest super, więc o co ci chodzi? Tak, stań sobie za mną i strzelaj. To jest najlepsze wyjście z sytuacji. Widzicie, to jest właśnie takie cały czas kombinowanie. Co oni tam robią z tym, tym? Jeszcze do niego strzelają. Ja cię nie mogę, co ci goście robią w ogóle?
Oni się dalej z leopardem strzelają. No dobra, chłopcy, teraz na was poczekamy. Rakietą mi przyjebie. No ale tak to wygląda ta zabawa. O, a ten to co? Drobna symulacja laga? No, chyba tak. No, także widzieliście, ten, co ten pojazd potrafi. Jak to wszystko fajnie wchodzi w boki czołgów. No cóż, no, można nim ugrać, rzeczywiście jest fajny. Tylko, że no niestety, no brakuje mu tego czegoś, żeby ten tier wyżej przebijać, no. Ja nie mówię tam od przodu, ale z boku, gdzieś koło silnika, bo cokolwiek. Bo no niestety no nie da się, no po prostu się nie da, no. I tego troszeczkę nawet za bardzo brakuje, no bo te dziesiątki są bezkarne, tak naprawdę. No, także no to było na tyle na dzisiaj. Dzięki wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pojazd dobry, naprawdę niezły. Tylko troszeczkę go polepszyć, albo troszeczkę zrebalansować i wszystko będzie naprawdę w porządku. Więc to by było na tyle. Pozdrawiam i do zobaczenia.